pierwsze otwieranie FIFA 23 to był absolutny sukces. Odcinek mega wam się podobał i przede wszystkim trafialiśmy genialne karty. Mam więc nadzieję, że dziś zarówno jeśli chodzi o wasz odbiór, jak i o treść materiału, będzie szło nam tak samo dobrze. Bo przed nami do otworzenia cała masa naprawdę fajnych paczek. Tu trafiliśmy Hendersona, który ląduje na szczęście na liście transferowej, ale poza nim i poza tym, co otworzyliśmy przed chwilą, mamy paczki naprawdę ciekawe jak na ten etap FIFA. No i oczywiście paczkę za 50 tysięcy. Tu mamy paczkę, która ma w sobie 24... Czy to jest paczka za 100 koła? Dobra, ogólnie rzecz biorąc, zmierzam do tego, że przygotowałem się do tego odcinka, który oczywiście nagrywam też dzięki temu, że jej wcześniej udostępniło mi kod, za co bardzo dziękuję. Tymczasem chciałbym również podziękować za zawartość tego 2Players Packa. Świecą się wszystkie linie, więc to raczej nie jest walkout, aczkolwiek widziałem te przepisy, kiedy to jest walkout, kiedy to nie jest walkout, ale mam wrażenie, że wcale nie ma na to takiej wyraźnej reguły. Proszę bardzo, normalnie bym powiedział, że mocny link trafiamy, ale teraz zasady tego zgrania mocno się pozmieniały. I chciałem powiedzieć, że zaczynam je rozumieć, robiąc draft ostatnio. Już myślałem, że wiem, o co chodzi, ale przy SBC przyznać muszę, że bez pomocy gotowych przepisów byłoby naprawdę ciężko. I też muszę powiedzieć, że z jednej strony fajnie, że te startowe SBC, które zwykle kosztowały naprawdę sporo hajsu, są teraz troszkę tańsze, mam wrażenie. Z drugiej strony mamy tutaj karty niewymienne, więc coś za coś. Możecie mi dać znać, co wy sądzicie o tym wszystkim. No i przede wszystkim wiem, że z wielu z was już dziś rozpoczyna swoją przygodę z FIFA, więc dawajcie znać, jak tam wasz początek, a my trafiamy Kamavingę. To może nie jest wybitne trafienie, ale miło go widzieć. No i oczywiście wszystkie duplikaty musimy poobracać. Tutaj każdy koniec się liczy. Wiem, że parę zmian pozycji skwikselowałem w ostatnim odcinku. Przepraszam za to. W sensie byłem przekonany, że większość zachowałem w klubie. Rzeczywiście trochę tam zostało usuniętych. No niestety, parę końców jesteśmy wstecz, ale liczę, że teraz to nadrobimy. No na razie nie. Na razie idziemy dosyć powoli. A propos powoli. 61 tempa Arka Milika. To boli. To naprawdę nie wygląda dobrze. Ale może skoro jest licencja na Juventus i skoro Arkadiusz Milik zaczął nieźle, no to zobaczymy jakąś jego promokartę. Fajnie by było. Na przykład taki flashback Milik do czasów, kiedy w Ajaxie miał naprawdę fajną kartę Team of the Season. Wydaje mi się, że to mogłoby być naprawdę ciekawe. Ale na to przyjdzie nam raczej poczekać. Teraz wszyscy swoimi myślami są raczej przy Once to Watchach i żeby trafiać te karty, które niedługo pojawią się w grze. Natomiast nadal do trafienia jest całkiem sporo ciekawych zawodników. Więc jeśli na przykład w tej paczce trafię Kylian Mbappé, to naprawdę się nie obrażę, ale świecą nam się te trzy paski na dole, więc nie liczę na nic dobrego i dobrze, że nie liczyłem, ponieważ trafiamy Christensena. No co nie jest dobrym trafieniem. Ważne jest to, że przynajmniej żadnego duplikatu tutaj nie mamy, więc klub się zapełnia. Tymczasem dwie paczki. Jedna 83 plus gwarantowana, druga 84 plus gwarantowana. Zobaczmy, świecą się trzy kreski, więc tu nie możemy mieć zbyt dobrych nadziei i trafiamy Bonucciego. Poza oceną ogólną żadnego plusa nie widzę u tego zawodnika. Patrzę, czy nie kryje się tu, nie wiem, na przykład Renato Sanchez albo ktoś taki, ale nie. Tutaj jest naprawdę słabo. Pierwszy niewymienny duplikat, który quick celuje. No ale to znaczy, że jesteśmy mega bogatym klubem. Ale teraz paczka za 100 tysięcy, prawda? No tak mi się wydaje. No tak, na pewno 100 znaczy 24 zawodników, wszyscy złoci, wszyscy rzadcy. Ale nie ma walkoutu. Jest walkout! To ja już naprawdę nie wiem, jak to działa, nie? W sensie świeciło się wszystko, ale nieważne, jest walkout. 87, może zmieści się tu jeszcze ktoś ciekawy. Ktoś grywalny, byłby mile widziany. Okej, jest Sommer, jest David Silva. To jest ogólnie przyzwoita paczka pod względem tego, co nam poleciało overallowo. Oczywiście, nawet gdybyśmy trafili tutaj zawodnika niewysoko ocenionego, a drogiego, to i tak byśmy go nie sprzedali. Na szczęście Rodri jest u mnie wymiennym duplikatem, a José Sá po raz kolejny wpada tutaj i po raz kolejny zostanie squixelowany. Emmanuel, Denis, Bow, to są zawodnicy, których wrzucamy. No nie, tych dwóch musimy squixelować. Bywa. No więc uznajemy te paczki chyba za niezbyt udane w tym momencie. Chociaż z drugiej strony przynajmniej walkout nam poleciał. Wiem, że niektórzy mają troszkę gorsze szczęście w paczkach, dlatego narzekać absolutnie nie będę. To, co możemy sprzedawać, sprzedajemy, bo końce są potrzebne. Szczególnie, kiedy mam takie plany, jakie mam. Bo może to, co zrobię, nie będzie najmądrzejszym działaniem na początku FIFA, bo nie mam pojęcia, jak dalej zachowa się cena Włodzimierza Smolarka. Ale ja tej karty chcę.
Ja chcę mieć go w swoim klubie, chcę mieć go w swoim zespole. Dlatego rozpoczynamy walkę o polską kartę Hero. Najgorsze dla mnie jest to, że byłem bliski kupienia tego zawodnika za 140 tysięcy. W sensie miałem go zalicytowanego za 140. Było na zielono, że licytację wygrywam, po czym okazało się, że się nie odświeżyło i przegrałem go o 1000. Zobaczcie, jaki bym zrobił na nim pieniądz już wtedy. Ale chyba go kupiłem, w sensie... Coś się tutaj bardzo popsuło. Ej, gdzie jest mój smolarek? Stop, stop, stop. Co jest grane? Mamy go. Okej, jest. Włodzimierz Smolarek. Kupiony. Mój własny. Napastnik Hero. Karta, która wygląda naprawdę świetnie. Ja wiem, może 3x3, ale słuchajcie. Na początku FIFA gościu z takimi statami to musi być game changer. Zatem dodajemy go do składu, ale tu mamy jeszcze jedno wolne miejsce i wydaje mi się, że... Kurczę, ten skład potrzebuje jeszcze jednego niezłego napastnika. No i mam 25 tysięcy i nadzieję w sercu na to, że uda nam się kupić jedną z najwyżej ocenionych kart w FIFA. Robert Lewandowski jeszcze niedawno kosztował około 30 tysięcy, ale może Anusz uda się go wyłapać za troszkę mniej. Zobaczymy. No nie, nie ma opcji. 31 jest najtańszy. Brakuje trochę hajsu. Dlatego szybko sprzedałem z podcinką zmianę pozycji, no ale dzięki temu stać nas na kapitana reprezentacji Polski. Okej, i mamy go. Mamy go. Robert Lewandowski, piłkarz Barcelony, kapitan reprezentacji, dołączy zaraz do mojego składu. I najgorsze jest to, że to będzie praktycznie mój pierwszy mecz w FIFA 23. Ja nie mam pojęcia, jak je grać. No i ci napastnicy będą musieli mnie po prostu poprowadzić. No dobra, ale na boisku musimy się też jakoś prezentować, więc szukam koszulek reprezentacji Polski. Nie ma tylko zakładki strojów reprezentacyjnych jeszcze, bo wydaje mi się, że premiery koszulek mogły jakoś się nałożyć niefortunnie i że po prostu czasami te stroje, które się nawet pokazują, są jakby inne, mam wrażenie troszeczkę. Tak czy siak, szukam koszulek reprezentacji. Jak spojrzycie na czas, w którym już jesteśmy, to ja naprawdę szukam ich już długo. No i obawiam się, że tracę nadzieję, bo zmieniłem filtry, zmieniłem wszystko. Może jeszcze nikt nie trafił, jest to też możliwe. Łatwiej jest kupić lewego i smolarka niż koszulki dla nich. Dobra, słuchajcie, ja się poddaję. Ponad pół godziny sprawdziłem wszystkie konfiguracje kolorystyczne, przeszukałem cały rynek i nie ma, po prostu no nie ma. Dlatego bohaterowie dzisiejszego odcinka zagrają w strojach Glasgow Rangers, są biało-czerwone, no nie da się zrobić nic innego. Inaczej, nie pierwszy w 100%, bo zagrałem chyba jedno spotkanie w drafcie, ale no, nie zaliczam sobie tego jako rozegrane spotkanie. Patrzymy na skład rywala, super mocna drużyna, w sensie, no ja wiem, że ja mam atak jaki mam, ale poza tym mam bardzo startowy skład. Więc trzymajcie kciuki, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zatem nie bez stresu podchodzę do tego spotkania, trzymajcie za mnie kciuki. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Polsko-włoski skład. Smolarek, wiecie co, po prostu spróbujmy uderzyć nim tym powershotem. Właśnie po to grałem ten draft, żeby zobaczyć te powershoty i ten był całkiem niezły. Kurczę, wiem też, że da się podkręcić piłkę. Spróbujmy ją podkręcić w ten sposób. Zobaczymy, czy uda się strzelić. Słuchajcie, na maksa, bo piła mocno w dół. Ej, to było fajne. Oj. Świetnie zrobił rywal. Myślałem, że będzie uderzał, a on po prostu skręcił. No i niestety tracimy pierwszą bramkę w tej FIFA. Bo przez przypadek w ogóle wypuściłem sobie Lewandowskiego. Nie chciałem tego zrobić. No nic, było parę okazji, w których gdybym lepiej podał, to mielibyśmy szansę zrobić coś groźnego, ale jeszcze nie jestem, nie czuję tej gry jeszcze. Chociaż muszę przyznać, że całkiem mi się podoba. A teraz zobaczmy, Zieliński, wycofanie, Lobotka, Verratti, Smolarek zablokowany i jeszcze będzie uderzał. Jeszcze jeden blok, ale dobrze. Było blisko. On wyjdzie bramkarzem, a da się wewnętrzną część, znaczy zewnętrzną częścią stopy uderzyć? Kurczę. Da się zrobić knuckle, ale ja nie chcę knuckle, ja chciałem... No dobra, ale spróbujmy, zobaczmy jeszcze tak. I mocno, czy da się wkręcić w ten Ej, jak się to wypracuje, to odpowiednim zawodnikiem te stałe fragmenty mogą być naprawdę ciekawe. Świetnie, Florenzi, spróbujemy dorzucić do Lewandowskiego. Robert, nie. Marco Verratti, nie mówcie, że nim strzelę pierwszego gola w FIFA 23. Nie, aczkolwiek dribbling fajny. Szkoda tylko, że cały czas nie jestem w stanie zdobyć gola. Ta akcja Lewandowskiego, no to powinien być gol, to powinna być bramka. Tak, do Lewandowskiego, Robert.
Roberts, zrobimy to, co zwykle, czyli poszukamy jego prawej nogi. Robert Lewandowski. Fatalny był ten strzał finezyjny. Zieliński, świetnie udało się teraz zagrać do Spinazzoli. Spinazzola, tam wbiega Lewandowski. Dostaje tę piłkę, lewy zablokowany. Jeszcze spróbujemy mu zgrać, ale to nie miało tak wyglądać. Gol, kurczę. Szkoda, bo całą drugą połowę miałem go w garści. Jedna kontra poszła, wielka szkoda. Lewandowski, to może nie był zbyt ładny dribbling, ale ważne, że udany, potem tylko za wolno to zrobiłem, ale jest Lewandowski, jest Leroy Sané wprowadzony przed chwilą na boisko, dużo nowej krwi pojawiło się teraz w składzie, będę miał zatem, no, mam nadzieję, jeszcze jakąś okazję. Malasia, świetnie, do Lewandowskiego teraz, Lewandowski, czekam na wyjście Smolarka, jest Smolarek, Smolarek, jak? Nie, dobra, ja muszę mieć manualne strzały jakoś, bo... Nie, no to było jak? Idealna piłka, nie było spalonego, lewy Smolarek, to musi być! Nie wierzę, nie, no bez jaj. Świetnie, Ansu Fati, znakomicie, Ansu Fati. Nie, to przecież nie... Jak się strzela gole w tej grze? Zresztą statystyki tego spotkania mówią same za siebie. XG28, 14 strzałów, rywal 4 celne. Znaczy w ogóle 4 strzały. Aha, przewinęło nam skład rywala w drugim spotkaniu. Okej, fajnie by było strzelić coś wreszcie, bo pierwsze spotkanie przerąbałem na swoje życzenie i to tak totalnie, więc miło byłoby tutaj teraz w drugim pokazać się z lepszej strony, bo wykorzystać te szanse, wtedy mamy świetny odcinek, bo nasi bohaterowie zdobywają bramki, ja się cieszę, wygrywamy spotkania i tak dalej, zobaczymy, może zaczniemy nieźle, bo jest Spinazzola, puścił sobie obrońcę, tylko że właśnie przez to, że ja nie strzeliłem w tamtym meczu, teraz nie miałem w ogóle pewności siebie co zrobić. I, no i widzieliście, co się stało, a teraz Bastoni musi gonić Diabiego. Idziemy szerzej, idziemy szerzej, idziemy szerzej, bo on w pewnym momencie będzie musiał coś zrobić, okej? Dobrze, Donnarumma. O, ale teraz w obronie dałem koncert, fantastycznie. Na szczęście rywal też jest nowy w te klocki. Smolarek, super dostał piłę od Florenciego. Smolarek, teraz jeszcze raz złamy i teraz uderzenie po długim, Smolarek, jest gol, pierwszy gol FIFA 23, zdobyty przez Smolarka. Jak to wpadło, nie mam pojęcia. W sensie, w dużo trudniejszych sytuacjach nie byłem w stanie dzisiaj wykończyć, dużo prostszych sytuacjach nie byłem w stanie dzisiaj wykończyć, a teraz ta piłka poszła doskonale i idealnie tam, gdzie chciałem, chociaż wydawało mi się, że pójdzie zdecydowanie za szeroko. No nic, fajne jest to, że prowadzimy, aczkolwiek wyczucie tej gry zajmie mi jeszcze długo, a teraz Spinazzola, gdyby poszedł do końca z tym, to mielibyśmy bardzo szybką okazję do kolejnej bramki, a tak wyszedł bardzo wysoko mój boczny obrońca i musimy się tu ratować, co nam się udaje. Świetnie, Zieliński do środka, Barella do góry. Oj, nie zdążyłem podać, to może być groźna strata. Bastoni zostaje sam na dwóch rywali. Dobrze. Postraszyłem go tym Donnarumą, bo na początku, kiedy nikt nie jest pewny tego, co robi, to takie wyjście, które kusi rywala do strzału, to nie jest głupi pomysł. A teraz świetnie rozegrana piła do Smolarka. Ten jeszcze do Florenciego i czekamy na wyjście naszego hero, ale tam nie było jak grać. Możemy spróbować przez środek. Nie kończ mi w takim momencie, gościu. Teraz do Lewandowskiego. Nie spalił lewy tej akcji, wydaje mi się. Lewandowski. Spróbujmy jeszcze do prawej nogi. Za późno to zrobiłem, ale jeszcze Zieliński. Spróbujemy lobem. Piotrek Zieliński. No on ma formę. I w Napoli to glory. I w reprezentacji. I w moim Ultimate Team. Proszę bardzo, Piotrek Zieliński. Wirtuos. Profesor. Szef. Więc z tego polskiego trio, które buduje nasz skład, jak na razie bez gola tylko Robert Lewandowski. Teraz świetna interwencja, bo tam już ładował się power shot, już to widziałem. A teraz Ansu Fati, Pereira naprzeciwko niego. No niestety ten wyścig się nie uda, bo źle to zrobiłem, a potem... No... Mam problem taki, że czasami te animacje zaczynają się późno, czasami zaczynają się wcześniej i parokrotnie już źle podałem albo bramkarzem, albo z autu. Nie mam jeszcze tego zupełnie wyczutego. Smolarek dostał teraz fantastyczną piłkę. Smolarek, spróbujemy wjechać przed obrońcę, to się udaje, ale jeszcze trzeba dobrze podać.
No czemu nie do lewego to poszło, ale dobrze, jest Verratti. Verratti kręci rywalami w środku pola karnego. Verratti, chciałem rzutu karnego, nie będę ukrywał, no bo wtedy podszedłby do niego lewy i mielibyśmy już idealnie wszystkich, których chcę na tablicy wyników, a tak to musimy szukać go z gry. Zobaczmy, Lewandowski spróbuj uderzenia teraz, Robert! Za mocno. Świetnie, Spinazzola z Fatim, ładnie to wygląda na skrzydle. Utrzymałem piłkę w boisku, choć było ryzykownie. W pewnym momencie, oj, nie zdążyłem, ale jeszcze trwa ta akcja. Lewandowski nie był, nie był na spalonym. Lewandowski, położyłem rywala, ale potem za wolno to trwało wszystko. Jeszcze jednak możemy spróbować. Straszna kopanina się zrobiła. Piłka do lewego, lewy, piętą. Prawie to zmieściłem, ale niestety się nie udało. Szkoda, no bo mielibyśmy wtedy gola trzeciego dla całej drużyny i mielibyśmy bramkę Smolarkiem, Zielińskim i Lewandowskim. To się niestety nie udaje, ale nasi zawodnicy mogą być zadowoleni z pierwszego zwycięstwa w FIFA 23. Swoją drogą, zawodnikiem meczu został Florencji, ale ja osobiście cieszę się mega, że mamy Włodzimierza Smolarka, polską kartę hero z pola w swojej drużynie. I teraz tylko pozostaje nauczyć się kończyć akcję, bo kurczę, ten pierwszy mecz też był do wygrania, tylko nie byłem w stanie w ogóle umieścić piłki w siatce. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę. I na sam koniec zrobimy jeszcze SBC, które nie ukrywam, zajęło mi dużo więcej czasu niż przypuszczałem, że mi zajmie. Trafmy chociaż coś. Proszę, raczej nikogo dobrego tu nie będzie. Ojoj. No, paczki nie były najmocniejszą stroną dzisiejszego odcinka, chociaż ja i tak jestem zadowolony. Słuchajcie, no, takich dwóch reprezentantów możemy mieć w swoich składach Ultimate Team. To jest naprawdę coś wielkiego.